No dawaj. Radical. Dobra. Lecimy do Radical. To było bardzo proste. I teraz możemy sobie tak pocisnąć pozostałych. O, świetnie. I siadamy teraz na tego, oczywiście, że tak. Sorki, że mój komentarz trochę może być teraz biedny, ale szczerze powiedziawszy na razie zastanawiam się, co by tutaj jeszcze poruszyć. Bo na razie to tak się trochę skupiam, nie powiem, że nie. Bo nie chcę tutaj powtarzać tych epizodów po kilkadziesiąt razy. Więc lepiej tutaj się trochę skupić i jednak trochę mniej gadać, niż żebym miał po prostu ginąć w głupi sposób. No to już chyba będzie końcówka zaraz tej sekcji. Kurde, miałbym zaraz 20 combo, ja pierdzielę, miałbym tutaj już combo Kinga fajnego, soczystego. Ale podoba mi się tutaj ta sekcja tego poziomu. W sensie ten level design. Ale trochę widać, że ta fabryka musi być super ogromna w takim razie. Bo, że tyle tutaj jest pomieszczeń i tyle tych kół zębatych. No, przyznam szczerze, Cortex musiał niemałe pieniądze zainwestować, kurde, w takie imperium, bo tu już nie mówimy o laboratorium, to już jest dosłownie imperium. Ej, przynajmniej Minion Mastera mamy. To jest jakiś plus. Tak łatwo stracić życie, to trzeba być naprawdę mną. Pomidor, sam się na to pisałeś, chciałeś zrobić let's play na hardzie. No i zrobię let's play na hardzie, lol. O! Szybko, szybko, kurde, nie! Nie! Jest, 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 jest! Ale cię teraz dojadę, nie? Śmietniku jeden. O! Ferajna. Dałoby się jakoś ich tutaj ominąć? Co ja? Myślę, że bez problemu. Myślę, że bez problemu jestem w stanie ich ominąć. Nie! Frajerzy. Frajerzy, frajerzy. Co wy myśliście, że wy mnie dojedziecie? Błagam was. Wy mi dopiętnie dorastacie. Żeby mnie pocisnąć. O! Siema. Przyznam, że tęskniłem trochę za tobą, Radical. Czekajcie, ile żyć mam? 7, o kurde ty, to naprawdę. Mam nadzieję, że się nie zbliżam do game overa. Bo to trochę byłoby słabe.
No combo 10 to tak trochę słabo, nie powiem, że nie. O, tam mamy tego Morza Destruktora, więc może wpadnie jakieś żyćko. Mam taką szczerą nadzieję. Ponieważ oboje użyliśmy naszego bardzo dobrze znanego power-upu, to żeśmy dali dupy. Tyle mogę od siebie powiedzieć. O! Wiedziałem, że będziemy mieli, kurde, żyćko. Co? Dobra, jestem, tu uciekam. Elo? No mojo... Nie, mo mojo, mo mojo. Czyli znowu tutaj 10 tysięcy tych zielonych tym razem musimy zebrać. Lightowo. To jest do zrobienia. To jest bardzo łatwa, że tak powiem, minigierka. A, czekajcie, pies chce wyjść. Mój pies jest dobry, nie? Chciał wyjść, po czym otwieram drzwi i stoi w miejscu, jak taki, nie powiem co. Ale dobra, on już wyszedł, więc to jest w sumie plusik jakikolwiek. O nie, no już mi się nie uda, no oczywiście, że nie, no bo po co? Kurde, ja mam dzisiaj jakiegoś naprawdę pecha. Łatwe rzeczy, kurde, łatwo spierdzielam. O co tutaj chodzi? Serio, jakaś klątwa na mnie spadła. Może mi się chociaż combo Kinga tutaj uda wbić na Rhino Rollerze? Nie no, bo oczywiście po co? Nie no, ja dzisiaj jestem skazany na jakieś nieszczęście tutaj w tej gierce. Nawet nie żartuję, serio, jakieś nieszczęście mnie dopadło. Mau mojo, mau mojo, mau mojo. Widać, że w sumie granie w tę grę na hardzie, jeżeli chodzi o multiplayer, bardziej się opyla niż na single player. Nie no, oczywiście ja muszę gadać od rzeczy, ponieważ jak mi nie idzie, to zawsze tak mam. I to zawsze, zawsze muszę zacząć gadać od rzeczy, nie? Bo wiecie, to jest takie moje odstresowanie się od tego, żeby nie myśleć, że lamię, kurde. Dawaj. Zbieraj te mojosy. I nie zwracaj uwagi na, kurde, swoich kolegów. Albo dobra, zwracaj, żeby... Żeby brać... Szybko te mojosy, szybko, 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 no kurde. Tyle powiem w temacie, tyle. Dosłownie to kopnięcie tego Rhino Rollera to było moje podsumowanie tego tematu. Tego bardzo gównianego tematu. Mau mojo, mau mojo, mau mojo. Mówię, jak grałem z moim znajomym, to my żadnego problemu z tym nie mieliśmy. Kiedy gram sam, nagle są już problemy. Jakaś klątwa let's play. Bo inaczej tego wytłumaczyć nie jestem w stanie. Dobra, jest. Za trzecim razem. To w ogóle też na ostatnią chwilę mi się udało zrobić, no ale w sumie najważniejsze, że się udało, nie? Już tam nie będę komentował za którym, ale najważniejsze, że się udało. Tu nie ma Mojo Destruktora, ale tutaj chyba będzie po prawej stronie. W końcu za trzecim razem mi się udało, więc muszę chyba jakoś zniszczyć tego tytana, nie? Świetnie. No to trudno się mówi.
Najwidoczniej nie było mi dane, żebym zdobył tutaj życie. No to jest bez sensu, bo ja ledwo zdążę, kurde, ten i on mnie już od razu ciśnie, nie? Teraz ja cię pocisnę, zobaczymy, czy będzie ci tak, kurde, do śmiechu. Minionki, chociaż mi przez chwilę nie przeszkadzajcie. Dziękuję. 6 żyć, kurde. Dobra, 7 już. Spierdzielamy stąd, idziemy do przodu. Nie ma tutaj czasu do stracenia. Nie będę czasu tracił, kurde, na jakiś... na jakiś tam, kurde, tych... Raticlusów, skoro i tak oni zaraz mnie porobią, więc no. To się mija z celem. Ale wiecie, co się nie mija z celem? Ja wam powiem, co się nie mija z celem. Nie mija się z celem to, że będę musiał ten level powtarzać, żeby zdobyć wszystko. Bo to się nie mija z celem, bo będę musiał to zrobić, więc... Wygląda na to, że niestety nie było mi dane przejść tego poziomu od A do Z od razu na 100%, no bo jakby mi było dane, no to wiadomo, byłoby zbyt pięknie, co nie? No przyznajcie, że byłoby po prostu zbyt pięknie, gdyby mi się udało. Dobra, jednak mi się udało. Dobra. Rozumiem. Wiem, że mnie nie lubicie. Ja stąd sobie pójdę, dobra? Dzięki. Ja pierdzielę. O, ja pierdzielę, nie. O nie. Ale ja to ogarnąłem. Ja pierdzielę. To trzeba zapisać, do jakiejś, nie wiem, kurde, księgi, albo nie wiem, jakiegoś shota z tego zrobić. Bo serio, ja już tutaj wiązałem koniec z końcem. O, Halloween skin, o proszę. Gdy Crash of the Titans wychodziło, Yamrai stał się maskotką tego oto programu promującego walkę z białaczką. Jest to jedyna ciekawostka z... ciekawostek produkcyjnych i zarazem ostatnia. Niestety już więcej ciekawostek od was nie ma, więc dziękuję wszystkim, którzy zostawili od siebie komentarz. Dawaj, ubieramy go. Gdzie tu Halloween skin jest? Już my go tu bierzemy w obroty. Jest tutaj. No dobra, no to skoro mamy z Halloweenowy skin ubrany. O, 52%, nice, ponad połowa gry. No to jeszcze zaliczymy sobie ten 13, może 14. Jak oczywiście 13 mi nie skopie zatka. I tak, 13 to jest ostatni epizod, gdzie po prostu Chrystek grał. Ci, co pamiętali streamy Chrystka sprzed 3 lat, będą wiedzieli, o co chodzi. Dobra, let's go. Episode 13, Doombreaker. Więc dobra, Doombreaker. Ciekawostki. Nazwa odcinka to gra słów z filmu o Jamesie Bondzie Moonraker. Bo wiecie, tu mamy Doombreaker, a tam w Jamesie Bondzie był Moonraker. I druga ciekawostka. Sposób, w jaki engine mówi do siebie, jest odniesieniem do Golluma, Smigola z Władcy Pierścieni, którzy tam rozmawiali między sobą. Bo wiecie, tam było dużo golumów, nie tylko jeden. Tak więc no. A ja jestem ciekaw, jak mi się uda przejść ten epizod, bo ci, co pamiętam akurat też moje streamy, kiedy ogrywałem Titansy na PS2, będą wiedzieli, że to był jeden też z epizodów, który mi skopał zadek na hardzie. Jak będzie teraz w wersji let's playowej? To się przekonamy, kurde. I wiem, że ten epizod również sprawiał problem mnie i mojemu znajomemu. Dlatego, że to był bardzo trudny epizod i powiem więcej... Nie lubię go. Po prostu go nie lubię. Lubię może
level design i soundtrack, ale jako sam level, jako sam epizod zsiepałe, moim zdaniem. I to tak konkretnie zsiepałe. Następny epizod będzie dosyć krótkawy, bo akurat jestem w stanie go w miarę szybko przejść. Ale ten to będzie po prostu maraton faili, coś czuję. I myślę, że nie tylko ja to czuję w moczu. Dobra, Combo King mamy tutaj wbity. Tak więc to już mamy z głowy. Zmieńmy sobie Tytana, może. Tytanka B. Hehe. No teraz tylko skupmy się na minionach i na spybotach i to by było na tyle. I będziemy mieli kolejny epizod zaliczony tak mocno na 100%. O, i to jest coś, czego bardzo nie lubię w tym epizodzie, mianowicie te koła zębate. Bo one zawsze ci się, kurde, odpalają w momencie, kiedy ty przechodzisz. One nigdy nie poczekają sobie, nigdy nie w randomowym miejscu się nie odpalą, nie, zawsze kiedy ty przechodzisz. I dlatego ich nie lubię. A może destruktora też tutaj nie ma, przez co... Że tak powiem, mojosy przepadają. O, i proszę, co my tam mamy? Czyżby to była arena, w której rage'owałem? No nie. Gdzie tam? Like fish in a biscuit. Biscuit? Coś takiego? No ale tutaj musimy oczywiście użyć tych. Więc to będzie dosyć prostawe. Musimy w sumie te 6 tych zebrać, więc no. To będzie w miarę prosty challenge. Prosty Mojorum. Wow, wow, wow. Health upgrade. Nice. Czekałem na to. Prędzej czy później bym zdobył health upgrade. Więc no. Dobrze, że teraz. No i widzicie, to było bardzo proste. Tutaj nie trzeba było jakoś super się wysilać. Szkoda tylko, że minionki się nie zaliczają z tego Mojorumu do... zwykłego poziomu, bo przynajmniej byłoby lekkie ułatwienie, nie utrudnienie. No niestety, nie mamy złotego owocu Wumpa, który by dał nam dodatkowe życie, a szkoda. Gdybym podpiął sobie drugiego pada, albo bym, nie wiem, ustawił na multitab, dzięki któremu mógłbym sobie grać na multiplayer, to mógłbym sobie tutaj Carbon Crushem też grać i bym po prostu Carbon Crusha zostawił w miejscu i bym naparzał, kurde, się z tytanami, a tak to jestem sam jak palec w dupie. Więc no. To nawet spoko ogarnięte było. Oj, proszę. Co my tu mamy? No to zaczynamy z grubej rury, ja widzę na samym starcie. A co? Dobra. Powiedzmy sobie szczerze. O! Doom Monkey skin. To będziemy mogli kolejny skin zaraz sobie założyć po przejściu tego epizodu. Powiedzmy sobie szczerze, ta sekcja jest jeszcze w miarę, ale... druga sekcja jest największym gównem. Szybko, nie. Nie. Zmieniamy Tytana. Obowiązkowo zmieniamy Tytana. To już nawet nie jest ten, prośba, to już jest mus. Nie.